Dla strażaków z Bielska-Białej poniedziałek zaczął się po godzinie 4 nad ranem. Zostali wezwani do pożaru suszarni drewna. Na skutek pojawienia się ognia blaszany dach zapadł się do wewnątrz. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W momencie pojawienia się ognia nikt na terenie zakładu nie przebywał. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną rozległego pożaru. Fatima Orlińska. Wstępne ustalenia nie wskazują, jakoby do wybuchu pożaru miała przyczynić się osoba trzecia. Jednak straż pożarna podkreśla, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnej z możliwości. Kilkanaście zastępów walczyło z żywiołem przez kilka godzin, by ogień się nie rozprzestrzenił. Jednocześnie strażacy podkreślają, że na skutek zapalenia się składowanego drewna nie było zagrożenia ekologicznego. Paliła się suszarnia drzewa, dokładnie dwie komory suszarnicze, budynek o wymiarach 10x20 metrów. Pożarem było objęte drzewo, które się tam znajdowało wewnątrz i było poddane procesowi suszenia. Do pożaru zostaliśmy zadysponowani o godzinie 4:45. Pożar największy został ugaszony, a dogaszanie może potrwać kilka godzin, ponieważ trzeba dokładnie wszystkie drzewo, które znajdowało się wewnątrz tych komór suszarniczych, wywieźć, przelać wodą i zmagazynować w miejscu bezpiecznym. Później to miejsce będzie dozorowane przez pracowników zakładu, ponieważ przy tej pogodzie wiecznej może dojść do rozgorzenia. Jak przekazał dowódca akcji, wiatr powodował również utrudnienia w działaniach gaśniczych, jednocześnie rozganiając dym. Na miejsce zadysponowano 12 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Jako przyczyna powstania pożaru wstępnie brana jest pod uwagę awaria elektryczna urządzeń suszarni. Swoje działania prowadzi teraz policja. Otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Strażackiej w Bielsku-Białej pali się jeden z magazynów. Na miejsce zadysponowano patrole policji. Na chwilę obecną ciężko jest tutaj wskazać przyczynę pożaru. W dniu jutrzejszym na miejscu zdarzenia ekspertyzę będzie wykonywał biegły z zakresu pożarnictwa, który jednoznacznie wskaże zarzewie ognia. W pożarze nie było osób poszkodowanych, ponieważ w momencie pojawienia się ognia nikt nie przebywał w magazynie.